poszerz swoje polarne horyzonty z eduarctic.pl. Nazywam się Dagmara Bożek i dzisiaj opowiem Wam, jak wygląda praca administratora w Polskiej Stacji Antarktycznej imienia Henryka Arctowskiego. Miałam przyjemność pracować na takim stanowisku przez rok w Antarktyce, więc myślę, że też w ogóle to stanowisko administratora jest takim ciekawym przykładem, że można robić różne rzeczy, jeżeli się ma tylko na nie pomysł i w pewnym sensie też kształtować stanowisko, na które się zostało zatrudnionym. Ale o tym za chwilę. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to oprócz wyprawy, na której byłam, aktualnie zajmuję się logistyką stacji Arctowskiego. Pracuję w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. I informacja oczywiście, gdzie znajduje się Polska Stacja Antarktyczna imienia Henryka Arctowskiego. Jest to dość odległy od Polski kawałek świata. Ja uczestniczyłam w wyprawie numer 40, która odbyła się w latach 2015-2016. Płynęliśmy wtedy statkiem z Gdyni. Zajęło nam to ponad miesiąc. Mieliśmy do pokonania dystans ponad 14 tysięcy kilometrów kwadratowych. No kwadratowych to nie, ale ponad 14 tysięcy kilometrów. I dotarliśmy do archipelagu Szetlandów Południowych. Tam największą wyspą jest właśnie Wyspa Króla Jerzego. I nad Zatoką Admiralicji znajduje się Polska Stacja Antarktyczna. Tak wygląda budynek główny. Została ta stacja założona w 1977 roku i od tego momentu nieprzerwanie jeżdżą tam polskie wyprawy całoroczne. Więc właściwie placówka jest polską wizytówką w tej części świata. Jest to nasza jedyna działająca stacja badawcza w tamtym regionie świata. Oprócz tego w Antarktydzie Wschodniej, już na kontynencie, znajduje się zamknięta na razie stacja imienia Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. Stacja została przekazana w latach 50., pod koniec lat 50. przez Związek Radziecki Polsce i zaledwie odbyło się do niej kilka wypraw polskich. Jest to związane z tym, że tam dość trudno trafić, więc ta logistyka jest bardziej skomplikowana. Aktualnie są plany rewitalizacji tej placówki. Zobaczymy, co się z tego uda, jak to będzie wyglądało. Natomiast faktycznie stacja Arctowskiego jest łatwiej położona. Łatwiej tam się dostać, ponieważ jak macie Półwysep Antarktyczny, czyli ten jęzor Antarktydy, jaki wyciąga w stronę Ameryki Południowej, to właśnie u czubka tego Półwyspu Antarktycznego znajduje się archipelag Szetlandów Południowych i tam jest polska stacja. I teraz o tym administratorze. To jest bardzo ciekawe stanowisko, ponieważ ludzie czasami sobie wyobrażają, że praca administratora stacji polega na umawianiu spotkań biznesowych, odbieraniu telefonów, czy na przykład prowadzeniu korespondencji, czyli taka typowa praca biurowa. Więc zdaję sobie sprawę, że określenie administrator może być nieco mylące. Ja jak zawsze opowiadam o tym stanowisku, to dla większego wyobrażenia używam słowa gospodarz, bo to daje większe przedstawienie tego, co taki człowiek na tym stanowisku robi. Często też, tak jak tutaj widzicie, to jest zrzut ekranu ze strony z formularzem rekrutacyjnym na 45. wyprawę. Oczywiście rekrutacja jest już zamknięta, natomiast można sobie tam wejść i poczytać, na jakie stanowiska można aplikować w ramach każdej wyprawy. No i między innymi jest tam praca na stanowisku administratora, ale zwróćcie uwagę, jest to dość rozbudowane, bo to jest pomoc kuchenna przez administrator części hotelowej. Więc nazwa dość długa, oczywiście w skrócie wszyscy mówią, że to administrator. No i co tutaj ciekawego na tym stanowisku można robić? Przede wszystkim administrowanie częścią socjalno-hotelową, obsługa gości i utrzymywanie ich w porządku. Brzmi trochę tak, jak praca w branży hotelarskiej. Trochę tak jest, ponieważ budynek główny stacji to jest jeden budynek, gdzie znajduje się kilkanaście pokoi jednoosobowych, ale oprócz tego są pokoje wieloosobowe, które
znajdują się w osobnych domkach. Więc taki człowiek pracujący na stanowisku administratora musi zadbać, żeby tam było czysto, żeby była świeża pościel, żeby na przykład nawet były wymienione worki na śmieci, czyli takie już totalne drobiazgi. No a każda osoba nowa, która w okresie letnim przyjedzie do stacji, czyli naukowcy, którzy na przykład prowadzą swoje badania, zostali poinstruowani, gdzie mają nocleg, skąd mogą wziąć czysty ręcznik, gdzie znajduje się zapas kawy w magazynie. Takie zwykłe, proste rzeczy. Pomoc kucharzowi w przygotowywaniu i wydawaniu posiłków oraz gospodarce żywnością. Tak, to jest praca w kuchni przede wszystkim, przy przygotowaniu wszystkich posiłków, również takich związanych z różnego rodzaju wydarzeniami, jak na przykład święta Bożego Narodzenia, czy czyjeś urodziny bądź imieniny. I jest to praca ciężka. Ja na przykład wcześniej nigdy nie pracowałam w gastronomii. Miałam pewne wyobrażenie tej pracy, ponieważ zimowałam wcześniej Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie na Spitsbergenie i widziałam, jak wygląda praca w kuchni i gotowanie dla 30-40 osób, że jest to bardzo ciężka praca, także mniej więcej wiedziałam, na co się pisze, ale faktycznie przez 5 miesięcy praca w kuchni po czasami kilkanaście godzin dziennie była dość wymagająca, nie ukrywam, ale na przykład nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy, jak to, że zrobienie pierogów dla 30 osób wcale nie jest takim ogromnym wyzwaniem. Wszystko to jest kwestia uporządkowania, poukładania sobie czynności, które trzeba wykonać. Naprawdę ulepienie 400 pierogów to nie jest nic strasznego. Ciekawa lekcja. Oczywiście wszelkiego rodzaju inwentaryzacje gospodarcze, dbanie o porządek w magazynach, na przykład jak jest magazyn plus 4, gdzie znajdują się zapasy żywności świeżej, oczywiście tylko w okresie letnim, warzywa, owoce, no to codzienne doglądanie, czy się coś nie psuje, jeżeli się psuje, no to oczywiście próba uratowania tego, na przykład ratowanie kapusty poprzez odkrojenie tych liści, które już mogą być nieco podpsute czy przemarznięte i potem to można na przykład zamrozić i nic się nie marnuje. Jest to o tyle istotne, że w takim miejscu za bardzo nie ma możliwości dokupienia niektórych rzeczy, więc tutaj trzeba być dość kreatywnym. No i oczywiście organizacja wydarzeń okolicznościowych w stacji i obsługa poczty. Stąd to moje określenie, że to jest taki gospodarz, troszeczkę taki animator, człowiek, który no, dba o dobrą atmosferę w stacji. Ponieważ w stacji no mimo wszystko ten dzień jest dość monotonny. Wszelkie takie rzeczy, które mogą ubarwić troszeczkę codzienność, na przykład zorganizowanie ciekawej gry planszowej, czy na przykład wspólne oglądanie filmu, zawsze może to jakoś aktywizować osoby pracujące w stacji. Więc właściwie, jeżeli chodzi o preferowane wymagania, to tutaj, jak widzicie, nie ma dużo. Natomiast tak naprawdę z mojego doświadczenia głównie jest to kwestia osobowości. Trzeba być otwartym, umieć nawiązywać kontakt z ludźmi, nie bać się ciężkiej pracy, znać języki obce, bo to się tutaj bardzo przydaje na tym stanowisku. Im więcej tych języków, tym lepiej, ponieważ do stacji przyjeżdżają przeróżne osoby, które mówią w różnych językach. Oczywiście w tej części świata, gdzie znajduje się stacja artystowskiego, to zdecydowanie język hiszpański. Zdecydowanie język hiszpański. Bardzo dużo naukowców przyjeżdża z Chile, przyjeżdża z Argentyny, z Peru się zdarzają. Oczywiście angielski też, jak najbardziej. No a inne języki są już jako taki bonus, kiedy na przykład pojawiają się zagraniczni goście. I teraz zobaczymy sobie, gdzie ten administrator się układa w tej całej budowie, strukturze wyprawy. Ponieważ administrator to jest stanowisko letnie. Ja akurat wyjątkowo byłam zatrudniona na okres roku i pracowałam w stacji przez rok, ale zasadniczo to jest stanowisko na okres lata antarktycznego, kiedy w ramach grupy letniej no, taka osoba jest zatrudniona i ma kontrakt na kilka miesięcy. Tutaj oczywiście nadrzędna rola należy do kierownika wyprawy. Mamy grupę zimującą, która spędza w stacji cały rok. Ona się dzieli na grupę techniczną i grupę naukową. I grupa letnia, tak zwani letnicy, to są właśnie naukowcy, o których wspominałam, że przyjeżdżają na krótkie okresy do stacji, żeby prowadzić badania w okresie letnim. Są to goście, czyli na przykład turyści, którzy się w stacji pojawiają. Oczywiście muszą wcześniej zapytać kierownika wyprawy, skontaktować się ze stacją, czy wizyta turystyczna jest możliwa, ponieważ stacja przede wszystkim jest placówką badawczą, nie ma obowiązku przyjmować turystów i to leży jakby w gestii kierownika. Jeżeli jest czas, grupa ma ochotę przyjąć 200 turystów na przykład, co zajmuje zazwyczaj około 6 godzin, więc jest to dużo czasu i na przykład jeżeli ma się inną pracę, no raczej jest niemożliwe do zorganizowania. No i tylko wtedy po wyrażeniu takiej zgody, umówieniu szczegółów,
mogą się pojawić turyści na stacji. No i oprócz tego oczywiście są pracownicy techniczni i pracownicy administracyjni. Administracyjni, no to właśnie tutaj zalicza się administratora, zalicza się na przykład kucharza, czy inne osoby, które na przykład przyjeżdżają na okres letni, jak asystent terenowy czasami. Są to takie stanowiska ruchome. W zależności od wyprawy, stanowiska pomocnicze, które się pojawiają w zależności od potrzeb. No i oczywiście dział logistyki Instytutu Biochemii i Biofizyki, który współpracuje z kierownikiem bardzo ściśle. Ja w tym momencie mam przyjemność niebywałą pracować w tym dziale. Jest to bardzo ciekawa perspektywa z uczestnika wyprawy na osobę, która koordynuje też to, w jaki sposób te wyprawy są organizowane. No i tutaj taka ciekawostka, dziwne cyfry, które zaraz wytłumaczymy, co znaczą. Tyle aplikacji, czyli 388, zostało złożonych na 45. wyprawę antarktyczną, czyli tą, która aktualnie się przygotowuje do wyruszenia na stację Arctowskiego pod koniec tego roku. I uwaga, aż 105 aplikacji były na stanowisko administratora. Tam część osób wskazywała oczywiście i administratora, i inne stanowisko, ale jednak traktujemy to też jako aplikację na stanowisko administratora, więc zwróćcie uwagę, no ponad 1/4 aplikacji jest na stanowisko administratora, więc to jest stanowisko najbardziej oblegane. Jest tam największa konkurencja i faktycznie no, to też jest furtka dla osób, które na przykład nie mają umiejętności technicznych, w sensie nie są na przykład informatykami, energetykami, mechanikami i nie zajmują się nauką i na przykład nie mogą pracować na stanowiskach obserwatorów do spraw monitoringu ekologicznego, hydrologicznego czy morskiego. Więc ja tutaj się w tę furtkę wstrzeliłam, ponieważ nie jestem ani naukowcem, ani nie jestem osobą z umiejętnościami technicznymi, więc udało się i bardzo się z tego cieszę. No i teraz tutaj, jak wyglądał taki normalny dzień pracy. Ja pomagałam kucharce Joasi, z którą razem współpracowałyśmy, więc zasadniczo pobudka o 6:30 na początek, ponieważ musiałyśmy sobie wszystko poukładać, musiałyśmy się dograć w tej kuchni, każda z nas miała inny system pracy, więc trzeba było sobie to wszystko poukładać, potem już było lepiej, bo już godzina 7:15, więc można było trochę dłużej pospać, więc oczywiście o tej 6:30 człowiek wstawał i tylko my tak naprawdę byłyśmy na chodzie, plus osoba, która kończyła dyżur w hali agregatów, to był taki dyżur przez całą noc się odbywający, więc mówiliśmy sobie tylko cześć z dyżurnym schodzącym z dyżuru. No i praktycznie przez ponad pół godziny byłyśmy same, wszyscy jeszcze spali. Więc można było na przykład sobie ciekawe rzeczy poobserwować za oknem, jakieś ciekawe zjawiska meteorologiczne i czy na przykład skorzystać z łazienki, bo w samolocie, czyli w budynku głównym stacji, były tylko, no nie, właściwie była, chyba teraz nic się jeszcze nie zmieniło w tej materii, była jedna łazienka, jeden prysznic, a było nas tam kilkanaście osób, więc jakoś tak się utarło, że osoby, które wstają najwcześniej, mogą w pierwszej kolejności korzystać z tej łazienki, no żeby potem rozpocząć pracę, no ponieważ my przygotowywaliśmy śniadanie dla wszystkich. Więc oczywiście była to taka codzienność, przygotowanie normalnych posiłków, ale też były takie różne frykasy, które przygotowywałyśmy w związku z różnymi wydarzeniami. No więc tutaj oczywiście sfotografowałyśmy się na tle dań wigilijnych, które przygotowałyśmy razem z kucharką. Więc no mówię, dla mnie to było niesamowite doświadczenie, mogłam się wielu różnych ciekawych rzeczy dowiedzieć. Bardzo lubię gotować i lubiłam już wcześniej, ale naprawdę w stacji dużo rzeczy się nauczyłam i uznaję to jako jedno z ciekawszych doświadczeń życiowych pod kątem zawodowym. Do obowiązków administratora czy osoby pomagającej w kuchni należało też pieczenie chleba. Tu akurat jest chleb mojego autorstwa, ale na zakwasie i takie chleby miałam czas, bo to jest dość czasochłonny proces. Piekłam już w okresie zimowania, kiedy w stacji było tylko 10 osób, ale normalnie korzystaliśmy z maszyn do wypieków chleba i faktycznie piekliśmy chleb na drożdżach. Było to o wiele szybsze, a że w stacji było nas dużo, no więc tak trzeba było to wszystko zorganizować, więc faktycznie tutaj to była moja rola, żeby o tym nie zapomnieć. Zdjęcia, które Wam wcześniej pokazywałam, przedstawiały starą kuchnię, potem dwie wyprawy później został wykonany remont generalny kuchni na stacji. Kuchnia wygląda teraz w ten sposób. Myślę, że
Zdecydowanie wygodniej by mi się w niej pracowało i kucharce, z którą razem pracowałyśmy, no ale były takie warunki, a nie inne, do których trzeba było się dostosować. No i teraz, jeżeli chodzi o rytmy pracy w stacji, tak naprawdę to rytm pracy w stacji wyznaczały i wyznaczają do tej pory posiłki cały czas. Nic tu się w tej materii nie zmienia, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że pomimo swojej atrakcyjności i możliwości pracy bardzo niecodziennych warunkach, ta praca w stacji polarnej jednak jest bardzo monotonna. Jeżeli tutaj ktoś narzeka na monotonię, że musi wstać rano, iść do pracy albo do szkoły, to jednak to nie jest to. To nie jest ta rutyna, jaka jest tam w stacji, ponieważ tam jest o wiele mniej takich bodźców zewnętrznych, o wiele mniej możliwości, o wiele mniej atrakcji. Są atrakcje innego typu, prawda? Można pójść na lodowiec, można pojeździć na skuterze śnieżnym, ale nie można pójść na przykład do kina, czy do teatru, do muzeum. Więc tutaj, no i też jest się na ograniczonej przestrzeni, w zamkniętej grupie, także to też bardzo, bardzo warunkuje. Można porównać warunki pracy polarnej, warunki pracy w stacji polarnej do takich warunków, jakie mieliśmy jeszcze jakiś czas temu na tej kwarantannie, kiedy naprawdę nie można było wychodzić z domów i byliśmy zmuszeni do siedzenia, organizowania sobie życia na wąskiej przestrzeni. Więc tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej wygląda na co dzień, także tutaj też trzeba być tego świadomym. No więc te godziny, które tutaj widzicie, godzina 8 to było śniadanie, 14 obiad i 19 kolacja, to były takie punkty, które wyznaczały ten rytm i każdy sobie względem niego układał pracę i rozplanowywał zadania na dany dzień. Dla mnie no to akurat oznaczało, że mój dzień zaczynał się bardzo wcześnie. Jak mówiłam Wam na początku, wstawałam o godzinie 6:30 i kończył się późno, ponieważ zjedzenie kolacji, no to powiedzmy przed 8:00 już ludzie byli po kolacji. Trzeba było jeszcze posprzątać kuchnię, przygotować może jakieś półprodukty na kolejny dzień na śniadanie, więc czasami się zdarzało, że ja kończyłam pracę przed godziną 9:00 wieczorem. Więc trochę tego było. Była to praca bardzo wymagająca i tutaj wymagała ode mnie też dużo organizacji, jeżeli chciałam coś zrobić jeszcze w międzyczasie pomiędzy posiłkami. Bo no, były to takie przerwy parogodzinne, można było je poświęcić na przykład na spanie i odpoczynek, ale można było poświęcić je na pójście w teren czy na inne rzeczy, które starałam się robić. Ale też o tym za chwilę wspomnę. Z ciekawostek kolejnych, stacja Arctowskiego znajduje się w innej strefie czasowej. Dlatego zwróćcie uwagę, tam w tle są dwa zegary. Zegar po lewej stronie pokazuje czas, który jest w stacji Arctowskiego. W tym momencie jest to 5 godzin do tyłu względem czasu polskiego. Czyli u nas jest 9:17, to tam będzie 4:17, ludzie jeszcze śpią wszyscy. I nie ma mowy, żeby im tam przeszkadzać, prawda? Więc to też jest na przykład rzecz, o której trzeba pamiętać, jeżeli pracuje się w dziale logistyki i kontaktuje się ze stacją na bieżąco. Bo ja przychodzę do pracy na przykład o 8:00 i odruchowo już bym chciała na przykład napisać na WhatsAppie, tak, przez WhatsApp kontaktujemy się ze stacją. To jest najszybsza i najskuteczniejsza forma komunikacji. Ale ja wiem, że jest godzina u nich, która? Trzecia. Więc nikt mi nie odpisze, dlatego trzeba poczekać. Koło południa, jeżeli coś potrzebuje faktycznie, to się kontaktuje. Więc to też jest taka istotna sprawa. Natomiast dla administratora też, to też jest ważne, to też był ważny moment. Tutaj oczywiście jest błąd, bo zegar po prawej stronie pokazuje czas warszawski, z tym, że problem jest taki, że tutaj jest 7 godzin różnicy, bo przypominam sobie tą sytuację, mieliśmy problem właśnie z tym zegarem, który pokazywał czas warszawski. On się tam chyba psuł, potem został naprawiony, więc to nie jest różnica 7 godzin, tylko 5 w okresie zimy. A w okresie letnim mówimy o stacji Arctowskiego, to są 4 godziny. Bo tam też względem tego, jak się zmienia czas w Polsce, no to są to 4 godziny albo 5 godzin różnicy. Dlaczego jest to istotne dla administratora, która jest godzina na przykład w Warszawie? Ponieważ administrator jest też osobą, która najczęściej spędza czas w stacji. Przebywa w kuchni, zajmuje się gośćmi w okresie letnim. Więc to też jest osoba, która na przykład odpowiada za łączność. Jeżeli na przykład zadzwoni telefon, czy to satelitarny, czy na przykład VoIP, może dzwonić ktoś z instytutu, no to
administrator jest pierwszym kontaktem, pierwszą osobą, która zazwyczaj ma możliwość, jest najbliżej, podejdzie, odbierze. I na przykład, jeżeli są to sprawy służbowe, warto od razu rzucić okiem, która jest godzina w Warszawie, żeby mieć oparcie w czasoprzestrzeni i sobie to umiejscowić, na przykład, kiedy dany komunikat przekazać, czy wykonać dane zadanie, o które na przykład właśnie prosi ktoś z działu logistyki. Oprócz tej łączności, o której powiedziałam, zewnętrznej, jest też łączność wewnętrzna, ja to tak nazywam, w obrębie wyspy, jeśli chodzi o kontakty z grupami terenowymi. Tutaj akurat mamy bar, który znajdował się w części mesy, natomiast tam pod szklankami dużymi, zwróćcie uwagę, jest radiostacja. I właśnie administrator też, z racji tego, że to jest stacji jednak bardzo często przebywał, również zajmował się obsługą radia. Na radiu komunikują się grupy terenowe między sobą, czy grupy terenowe komunikują się ze stacją. Informują, kiedy przyjdą, czy mają na przykład jakieś opóźnienie, czy czegoś potrzebują, może na przykład pytają o warunki pogodowe. Także też w mesie jest na bieżąco otwarty komputer. Teraz jest już. Są te dane przeniesione na wyświetlacz, który znajduje się w przedpokoju. Są tam bieżące dane meteorologiczne, żeby w każdej chwili można było sprawdzić, jaka jest prędkość wiatru, jakie są pływy, kiedy będzie przypływ, kiedy będzie odpływ. To są bardzo istotne informacje dla grup terenowych. No i tutaj taką obsługą też osoba zajmująca się pracą administratora jest odpowiedzialna. Mówiłam o tych magazynach, więc też wszelkiego rodzaju inwentaryzacje. To już jest kwestia też oczywiście dogadania z kucharzem, kto w jakim zakresie bardziej tutaj pilnuje porządku, ale zasadniczo to też leży w gestii administratora, czy na przykład chodzenie na zakupy. To akurat jako pomoc kuchenna wykonywałam również. O co chodzi? No, wiadomo, że trzeba bardzo dużo rzeczy przygotować do jedzenia, jeżeli w stacji jest dużo osób. No i też przynieść coś z magazynu, żeby móc ten posiłek przyrządzić. Jeżeli to jest taki magazyn, który jest na zapleczu, to nie ma najmniejszego problemu. Przygotowujemy coś w kuchni, idziemy do magazynu, przynosimy wszystko, wszystko gra, wszystko jest pod ręką, ale tutaj zwróćcie uwagę, że obok stacji znajdują się jeszcze dwa magazyny. Ten budynek w kształcie litery T to jest samolot, czyli główny budynek stacji, i tam w tej części tylnej, która idzie w stronę tego szarego kontenera, właśnie mieściły się te magazyny, które zobaczyliście wcześniej. W szarym kontenerze znajdują się chłodnie. Tam są takie olbrzymie chłodziarki, które mrożą żywność, utrzymują w temperaturze minus 20 stopni. I ten kontener najbliżej, tutaj w prawym dolnym rogu, to jest kontener właśnie, gdzie znajdują się świeże warzywa i owoce i nabiał świeży. On jest czynny tylko przez część roku w okresie letnim. Potem oczywiście te rzeczy bardzo szybko są zużywane, potem jest zamknięty. Czasami jeszcze przechowuje się tam takie warzywa, które mogą przez dłuższy czas leżeć, a jeszcze nie jest na tyle zimno, że mogą się przemrozić, czyli to na przykład jest marchewka, jest to cebula, czy ziemniaki, albo kapusta. No więc trzeba iść na takie zakupy. Myśmy na przykład z kucharką chodziły razem, brałyśmy siatki. Oczywiście trzeba było się ciepło ubrać, bo to jest już wyjście na zewnątrz. No i troszeczkę trzeba było tego ponosić. Jeżeli było tego dość dużo, to zawsze prosiłyśmy kogoś o pomoc, no bo jednak na przykład mrożone mięso czy warzywa są czasami dość ciężkie, zwłaszcza, że w dużych ilościach się to bierze. No i właśnie wsparcie zawsze było mile widziane. Tutaj na przykład szliśmy po kiełbasę śląską i parę innych wiktuałów razem z moim kolegą i koleżanką, bo akurat na zewnątrz bardzo silnie wiało, a trzeba było pójść do jednego z tych kontenerów, więc tutaj oni nie dość, że byli siłą pociągową, to jeszcze idąc trzymaliśmy się za ręce, żeby nikt się nie wywrócił, nikt nie odfrunął, więc też taka pomoc jest jak najbardziej potrzebna. W kwestii posiłków administrator odpowiada właśnie za codzienne przygotowanie posiłków, za pomoc przy przygotowaniu tych posiłków, nakrycie do stołu na przykład, ale też jeśli chodzi o organizację takich ważniejszych wydarzeń, jak już wcześniej wspomniałam, tutaj akurat jest zdjęcie zrobione z okazji Święta Niepodległości 11 listopada.
Więc tutaj też właśnie przygotowanie, nakrycie do stołu, przygotowanie grafików, bo przy takich dużych wydarzeniach to zawsze wszyscy uczestnicy wyprawy chętnie się włączają w przygotowania, więc to jest kwestia jakby zarządzania, rozpisania, kto co przygotowuje, jak to wszystko powinno wyglądać. Czy na przykład właśnie tutaj zdjęcie z okazji Bożego Narodzenia, kiedy robiłyśmy pierniczki z moją koleżanką, wpisałyśmy się do grafiku, że te pierniczki zrobimy. Każda inna osoba z wyprawy również wskazała, co chce przyrządzić, więc to były takie wspólne święta, wspólna celebracja. Każdy przygotował coś od siebie. No i tutaj wygląda tak mniej więcej taki grafik. To jest akurat grafik porządkowy. Tablica korkowa w korytarzu głównym to było takie miejsce, gdzie wisiały różne komunikaty, różne informacje. I ja na przykład przygotowywałam raz te grafiki, o których Wam mówiłam, prac do wykonania z okazji różnych ważnych wydarzeń, ale też były to grafiki prac porządkowych. Ponieważ w stacji no, każda osoba z grupy zimującej dba o to miejsce, jest gospodarzem tego miejsca, więc też wykonuje oprócz swoich czynności służbowych różne takie czynności pomocnicze, czynności porządkowe. No więc ja rozpisywałam na przykład, kto myje danego dnia kuchnię, albo prysznic, lodówki, toalety, szatnię mokrą, etc. Mycie lodówek cieszyło się najmniejszą popularnością, przyznam się szczerze. Zawsze jakoś tak nie było chętnych, nawet ci, co mieli wpisane te lodówki, to tak różnie się do tego przykładali, no bo zasadniczo otwierali lodówkę, aha, no jest w miarę czysto, tutaj może coś tam się zepsuło, trzeba wyrzucić, do widzenia, tylko przetrę drzwiczki, że było zrobione. Natomiast najbardziej ludzie się przykładali chyba do mycia łazienek i toalet. To też jest fajne, bo to są akurat takie pomieszczenia, z których często się korzysta, więc dobrze, że tam była możliwość zachowania względnego porządku. Jako administrator też oczywiście nie stroniłam od prac właśnie porządkowych. Tutaj myliśmy podłogę, ponieważ podłoga w mesie głównej jest drewniana i myliśmy tę podłogę przed świętami wielkanocnymi. Ja akurat byłam operatorem odkurzacza myjącego, natomiast no, tego zdjęcia już nie pokażę, żeby tu moi koledzy się na mnie nie obrazili, a dwóch kolegów szorowało takimi ryżowymi szczotkami podłogę, więc w trójkę byliśmy takim zespołem do spraw, do zadań specjalnych do czyszczenia podłogi w mesie. Oprócz takich właśnie rzeczy porządkowo-gospodarczych, administrator pełni też funkcję w pewnym sensie reprezentacyjną, ponieważ no, głównie tutaj oczywiście kierownik, ale to jest taka funkcja wspomagająca kierownika. Kierownik nie zawsze może być obecny w stacji. Zawsze tutaj się dogadywaliśmy w okresie letnim, żeby któryś z nas było, na przykład jeżeli pojawią się goście, żeby ktoś wyszedł, porozmawiał, żeby ktoś na radiu się skomunikował, żeby właśnie taka osoba zawsze w stacji była. No i właśnie też ja między innymi dbałam o to, aby na maszcie przed stacją wisiała polska flaga. Flagę polską wieszało się, to też jest kwestia różnych wypraw, ponieważ jedni, na przykład były wyprawy, które wieszały flagę tylko na święta narodowe, ale my na przykład wyszliśmy z założenia, że chcemy, żeby ta flaga wisiała przez cały rok, bo jest to polska placówka, więc dlaczego tej flagi ma nie być. No i też bardzo było ważne, żeby dbać o to, żeby ta flaga wyglądała godnie i reprezentacyjnie. Dlaczego? No spójrzcie, jak wyglądała jedna z flag, którą wymieniałam. Flagi bardzo szybko się wydzierają na wietrze. Wiatr jest bardzo silny, czasami w porywach dochodzi do prawie 200 km na godzinę, więc no, ten materiał nie wytrzymuje takiego naporu i trzeba go zmieniać. No tak flaga nie może wyglądać, więc też dbaliśmy o to, żeby wyglądała tak, jak wyglądać powinna. No i tutaj oprócz tego, że wiesza się tę polską flagę, dochodzi tutaj znajomość protokołu flagowego, ponieważ jest też taka zasada, że wywiesza się też flagi gości. Jeżeli mamy w stacji na przykład naukowców z różnych krajów, którzy mieszkają z nami i pracują, to też wywiesza się flagi ich krajów, podobnie jak wywiesza się flagi gości, którzy na przykład przyjeżdżają na statkach turystycznych i odwiedzają stację. Wtedy mniej więcej zawsze jest takie pytanie przez radio, a jakie narodowości znajdują się na pokładzie, jaki to jest statek. No i wtedy na tej podstawie te flagi się dobiera. W stacji jest faktycznie bardzo szeroki zasób flag różnych państw, więc one co roku są domawiane z racji tego, że no jak widzicie, bardzo szybko się mogą niszczyć. Jeżeli przychodzą turyści, to tutaj też
zasadniczo cała grupa włącza się w obsługę ruchu turystycznego. Turyści zawsze mają dużo pytań, chcą porozmawiać, czy zrobić sobie zdjęcie, podbić paszporty pieczątkami stacyjnymi. Są też miejsca wokół stacji, gdzie oni mogą chodzić, także też osoby pracujące w stacji są za to odpowiedzialne, żeby na przykład z nimi gdzieś pójść w teren. No więc tutaj ja jako administrator również zajmowałam się tą obsługą ruchu turystycznego, zajmowałam się sprzedażą pamiątek czy wydawaniem różnego rodzaju gadżetów stacyjnych. Przyznam szczerze, że to akurat w okresie letnim, kiedy ta praca była bardzo intensywna, z jednej strony było dość wymagające, bo na przykład często te wizyty zdarzały się w weekend, a więc wtedy, kiedy teoretycznie mieliśmy wolne, mogliśmy sobie pójść w teren odpocząć, a to jednak było no, bite parę godzin, 6-8 godzin, obsługa tego ruchu turystycznego, porozmawianie z tymi ludźmi, ale ja akurat bardzo to lubiłam, ponieważ można było poznać bardzo ciekawych ludzi z różnych zakątków świata, dowiedzieć się czegoś ciekawego, więc wszystko to jest kwestia podejścia. I też, tak jak Wam mówiłam, że stanowisko i w ogóle praca w stacji polarnej to jest praca zadaniowa. To jest praca zadaniowa. Mamy tam oczywiście rozpisane to, czym się zajmujemy, to, co powinniśmy wykonać. Nikt nad nami nie stoi, to raczej my jesteśmy tutaj odpowiedzialni za to, w jaki sposób to zostanie wykonane. Stąd osoby, które są zatrudnione na stacji, raczej powinny być osobami samodzielnymi, nad którymi nie trzeba stać i które jednak potrafią same sobie ten czas zorganizować. Ale też praca w stacji to jest umiejętność wykorzystania innych swoich umiejętności. Jeżeli chcemy coś zrobić, żeby była jakaś wartość dodana, żeby było ciekawiej, żebyśmy się rozwinęli, też można się wiele w stacji nauczyć, jeżeli człowiek chce, od innych kolegów, którzy znają różne ciekawe rzeczy, czy na przykład samemu, poprzez różne materiały, które się ze sobą zabrało. Więc tutaj też chcę Wam pokazać poprzez tą dzisiejszą lekcję, że jakby akurat stacja polarna dała też taką mi możliwość, że no, mogłam pracować w zupełnie inny sposób niż tak jak do tej pory pracowałam w Polsce, ale też miałam możliwość realizowania swoich pomysłów i różnych umiejętności w ramach tego stanowiska. Więc jakby wszelka inicjatywa, wszelka pomysłowość jest mile widziana. I myślę, że generalnie takie podejście, ono bardzo później procentuje w życiu, w ogóle bez względu na to, czym się zajmujemy. Takie otwarcie na to, że każda rzecz, której się uczymy, może nam się kiedyś przydać. Tak jak ja mówiłam na przykład z tymi pierogami, że 400 pierogów. No i dlaczego ten wstęp? Dlatego na przykład, że ja, jak widzicie, zajmuję się edukacją, więc bardzo też chciałam, żeby na stacji Arstowskiego były prowadzone regularnie lekcje. I takie lekcje udało nam się przeprowadzić. Tutaj dzięki bardzo silnemu wsparciu Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, który prowadzi też projekt, w ramach którego słuchacie dzisiejszego webinarium. Agata Goździk, bardzo duże podziękowania jeszcze raz za możliwość w ogóle zorganizowania tych lekcji, ponieważ faktycznie, słuchajcie, to była pierwsza tego typu akcja edukacyjna, jaką prowadziliśmy na stacji. Przeprowadziliśmy chyba 8 webinarów, jeśli dobrze pamiętam, i ponad 1000 szkół z Polski wzięło w nich udział, więc to była naprawdę bardzo fajna rzecz i tego nikt nie mówił, tego nie było wpisane w obowiązkach, że to trzeba zrobić. To po prostu się narodziło na stacji, że warto wykorzystać ten potencjał i opowiedzieć o tym miejscu, w którym się znajdujemy. I to jest taki przykład właśnie na to, że warto czasami mieć dobre pomysły i je realizować. I też, jak już Wam mówiłam, że głównie siedziałam w stacji, bo tego wymagała moja praca. Z racji tego też, że jestem człowiekiem, który bardzo lubi teren i lubi się ruszać, no, te godziny, te jakieś malutkie kawałeczki czasu, jakie gdzieś się tam pojawiały, no właśnie starałam się ich nie przesypiać, tylko jednak aktywnie wykorzystać, więc pomagałam też moim kolegom w terenie. Bardzo przepraszam, ponieważ posiadam patent sternika motorowodnego. Również pływałam z Zodiakiem, czyli taką łodzią motorowodną, wożąc naukowców, którzy potrzebowali transportu do miejsca, gdzie będą pracowali. Więc to była taka moja rola pomocnicza, bo oczywiście osoba, która regularnie się tym zajmowała, też była w stacji, więc ja byłam w odwodzie. Jeżeli była potrzeba, to też mogłam wsiąść na pokład i taką łódź poprowadzić. I też pomagałam, jak wspomniałam wcześniej, moim kolegom. Nosiłam sprzęt, próby. Tutaj z koleżanką, która prowadziła monitoring hydrologiczny, robiłam notatki. Ona dyktowała, podawała mi różne wartości, więc no, dla mnie to też była bardzo ciekawa rzecz, móc zobaczyć, jak wygląda praca naukowa, tak na żywo. Mogłam też pomóc moim kolegom czegoś ciekawego się dowiedzieć, więc to też uznaję za bardzo cenne doświadczenie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie.
Projekt eduarctic.pl jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Dialog.